Servus, to co zaraz zobaczycie, to jest darmowa lekcja z kursu Mikro, którego premiera zaplanowana jest na 30 listopada. Kurs jest robiony z myślą o tych osobach, które gubią się w tych setkach małych rzeczy do poprawy, które prezentuję na kanale. I ten produkt ma na celu posegregować to, zebrać w jedno miejsce, przedstawić czytelniej, ale również dodać więcej wartości niż jest na kanale. A już teraz można zapisać się na listę oczekujących, zgarniając rabat w wysokości 10%. A zwykła cena będzie wynosić 249 zł. I co więcej, w odpowiedzi na feedback dotyczący poprzedniego kursu udało się zrobić tak, że dostęp będzie na zawsze. I od momentu zakupu jest nieograniczony czas na używanie kursu. No i to tyle, jeżeli chodzi o ogłoszenia wstępne. Zapraszam do obejrzenia darmowej lekcji. Servus, witam w kolejnej lekcji, w której zajmiemy się szukaniem trade patternów. Co to jest trade pattern? To jest jakaś rzecz, którą powinniśmy mieć w głowie podczas walki, jakiś wzór, jakiś schemat, którym powinniśmy się kierować. Jest to pewne założenie, które przyjmujemy przed walką i później w trakcie walki powinniśmy na to uważać. Tutaj jest mowa o trade patternie, czyli o patternie do tradowania, natomiast podobny schemat da się też wystosować w teamfightcie. No ale po kolei, najpierw jeżeli chodzi o linię. Weźmy sobie jakiś przykładowy matchup. Na przykład najpopularniejszy matchup z Mistrzostw Świata 2022, czyli Fiora kontra Aatrox. I teraz zauważmy, gracze wymieniali się tymi dwoma czempionami i grali ten matchup w obie strony. Więc bardzo dobrze rozumieli trade patterny. Więc po bardzo obszernym ograniu tego typu linii wielokrotnie, łatwo jest wytworzyć trade pattern. Najprostszy, jaki w tym matchupie można przyjąć, to jest zachowanie przez Aatroxa E na W Fiory. Dlaczego tak? Ponieważ zauważmy, że niezależnie od tego, czy Aatrox kastuje swoje pierwsze, drugie czy trzecie Q, Fiora jest w stanie to zablokować ze swojego W i bardzo znacząco wygrać w ten sposób trade'a. Ponieważ oczywiście Aatrox wtedy dostaje stuna, ona może podgryźć go dalej, potem odskoczyć i to jest bardzo korzystne dla niej. Natomiast jeżeli Aatrox nie użyje swojego E, no to w momencie, w którym Aatrox skastuje Q, Fiora próbuje użyć na to W, to Aatrox po prostu odsuwa się z E. I w takiej sytuacji Aatrox wychodzi na tym, ok, więc w głowie Aatroxa w tym matchupie powinno być, żeby nie używać E, jeżeli Fiora ma W. Ponieważ jeżeli to zrobi, potem nie może tradeować. Fiora na przykład w drugą stronę powinna po użyciu Q w Vitala, po którym dostaje movement speed, spróbować zająć taką pozycję, by Aatrox bez używania E nie mógł trafić jej ze swojego Q. W wyniku czego będzie ona próbować albo wygrać trade'a, ponieważ za pomocą movement speedu wymienia ona Q, albo jeśli Aatrox będzie chciał rzucić w nią Q z E, to wtedy zużyje E, dzięki czemu później Fiora może grać agro, kiedy ma dostępne swoje W, a Aatrox nie ma swojego E. Lub też w innej sytuacji po prostu od razu to zablokować zaraz po tym, kiedy ten użyje E. Tak więc to, co teraz mówimy, to są pewne wzory, pewne założenia, które obaj gracze mogą mieć w głowie dotyczące przebiegu trade'ów i przez to, że zagraliśmy ten matchup wielokrotnie, znamy ten matchup, jesteśmy w stanie tego typu schematy w głowie sobie układać i dzięki temu tradowanie przebiega prościej. Jeżeli jedna strona zna tego typu trade patterny lepiej niż druga, no to prawdopodobnie wygra swoją linię. Na przykład na midzie weźmy jakiś ostatnio popularny matchup Ahri kontra Tristana. Ahri ma dość ograniczony damage, po tym gdy wyrzuci spele ma dosyć długi przestój cooldownów zanim będzie mógł ponownie rzucić bursta. Więc Ahri chciałaby podgryzać Tristana za pomocą krótkich trade'ów. Chciałaby wyrzucać w nią cooldowny, podgryzać ją, następnie grać bardziej spokojnie do kolejnych cooldownów, potem znowu rzucić krótkiego trade'a, podgryzać. Tristana nie ma na tyle sustainu, żeby przetrwać tego typu damage na początku i utrzymywać się na wysokim HP, więc w pewnym momencie dochodzi do sytuacji, gdzie Tristana jest obita, Ahri ma więcej HP i w ten sposób może próbować zaczynać wygrywać i przejmować kontrolę nad linią. Natomiast Tristana w drugą stronę, wiedząc, że Ahri chciałaby szukać krótkiego trade'a, chce jej w tym przeszkodzić i poszukać Olina. Czyli w momencie, w którym Ahri zużyje swoje spele, Tristana chciała po prostu, by na nią wskoczyć i poszukać dłuższego trade'a. No bo to, co jest negatywne dla nas, jest korzystne dla przeciwnika. A to, co jest niekorzystne dla przeciwnika, jest pozytywne dla nas. Więc Ahri szuka krótkich trade'ów, a Tristana szuka dłuższego Olina. Po pierwsze dlatego, że jest to champion AD, który ma silniejsze autoataki, przez co w dłuższym trade'zie wygrywa. No i oczywiście nie tylko autoatakami wygrywa, ale również im więcej razy uderza, tym też jej bombka staje się silniejsza, więc również w dłuższym trade'zie wygrywa. Więc trade patternem Ahri są krótkie trade'y, w których wrzuca spele i szybko wycofuje się z range'a i czeka na następne, a Tristana chciałaby znaleźć timer, w którym jest w stanie zolinować, na przykład kiedy Ahri wrzuci swoje spele, wskoczyć w nią i zagrać dłuższego trade'a, albo wręcz all-in do odcinka. Po raz kolejny mamy tutaj do czynienia z trade patternami, które obaj gracze mogą mieć w głowach i dzięki temu łatwiej będzie im się grało. Natomiast jeżeli jedna strona zna te trade patterny, a druga nie, to może się okazać, że Ahri podgryza taką Tristanę, Nata w odpowiedzi nie próbuje w nią wskakiwać, więc Ahri wygrywa. Albo w drugą stronę, to Tristana wie doskonale, co ma robić, a Ahri nie do końca i Ahri próbuje tradeować z Tristaną autoatakami i daje jej timer na dłuższy trade, zamiast szybko wycofać się po rzuceniu swoich speli.
Więc jeżeli jedna strona zna lepiej trade patterny, to powinna wygrywać. Nawet jeżeli matchup nie jest dla niej do końca przychylny. W przypadku poprzedniego przykładu, Fiora miała trochę łatwiej na początku w Aatroxa. Tak przynajmniej przebiegał ten matchup pod koniec 2022 roku na Worldsach, a stamtąd ten przykład wziąłem. Tak samo aktualnie Tristana ma trochę łatwiej w Ahri niż Ahri z Tristana. Natomiast raczej i tak matchupy wygrywają ci, którzy po prostu grają lepiej i znają chociażby lepiej trade patterny. I te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy wcześniej i będziemy mówić jeszcze dalej. Na bocie na przykład występował ostatnio bardzo często matchup Alistara na Rell. Tego typu matchupie, o ile nie zachodzi gigantyczna dysproporcja siły AD Carry, to znaczy nie mamy sytuacji, w której Draven gra na Vayne i Draven w early game po prostu dominuje taką Vayne i ciężko jest cokolwiek zrobić, to jeżeli nie mamy skrajnej dysproporcji AD Carry, to matchup Alistar na Rell sprowadza się do tego, że ten, kto wejdzie pierwszy, ma ciężej. Czyli obie strony zazwyczaj w siebie nie wchodzą pochopnie. Ponieważ jeżeli Rell wchodzi w Alistara, Alistar ma bardzo dobry disengage na Rell i wtedy na przykład ze swoim AD Carry są w stanie sfokusować te Rell, której engage został przerwany przez Alistara i to jest niekorzystne dla strony Rell. Z drugą stroną, jeżeli Alistar chce wejść, no to Rell blokuje go, a następnie ona ponawia engage, kiedy ten już nie ma możliwości disengage'u i wtedy to jest korzystne z kolei dla strony Rell. Więc zasadniczo ten, kto pierwszy wejdzie, ma ciężej. O ile oczywiście przeciwnik nie zmispozycjonuje, nie ma jakiejś dysproporcji w itemach, HP, dysproporcji levela, obecności junglera blisko bota i tak dalej. Więc jeżeli mówimy o w miarę równych warunkach, to trade pattern sprowadza się do tego, że obie strony chcą być bardzo ostrożne, bo ta, która pierwsza wejdzie, ma raczej ciężej. Oczywiście trade patterny można też przełożyć na sytuację później, na przykład w teamfightach, kiedy to grupujemy się na obiektywie na rzece, a następnie jako AD Carry myślimy sobie tak. Jeżeli zachowam exhausta na przeciwnego asasyna, to powinienem wygrać walkę, ponieważ to on jest najbardziej nafidowany, natomiast przez exhausta się nie przebije. Jeżeli zachowam na niego exhausta, to powinienem być w stanie grać do przodu. Albo na przykład gramy sobie tankiem, znowu dochodzi do sytuacji, gdzie grupujemy się na jakimś obiektywie i myślimy sobie tak. Jeśli przeciwny Ezreal użyje swojego E do przodu, mogę w niego engage'ować. To też jest pewien trade pattern. To jest też pewne założenie. On używa spela X, więc moja reakcja jest Y. To też można podciągnąć pod trade pattern, natomiast nie tak, by być jak najlepsi w mikro, to są trade patterny. Zarówno na linii, jak i po niej. Czyli szukamy jak największej ilości trade patternów, czyli takich schematów, założeń, które możemy mieć w głowie podczas grania walk. No i tyle. Zapraszam do kolejnych lekcji.